proszę pana. Słucham. Ja wiem, że... Ja wiem, że. Ale czemu się aż tak boisz? Nie, bo za krzaczka wyszedłeś. Ja wiem, że amerykański autor to jest pana konik prywatny. Pani uwielbia. Auto z konikiem to Mustangi i to drugim. W każdym razie Amerykanie będą w następnym programie, bo dzisiaj pojedziemy na drift do Jedlińska. Tego 5 czerwca pojechałem do Jedlińska na wspaniałą imprezę Jadar Family Drift. Ta fantastyczna motoryzacyjna impreza była przy okazji bardzo ważną akcją charytatywną. To naprawdę niewiarygodne, jak taka impreza potrafi zintegrować wszystkich mieszkańców małej miejscowości i zachęcić do pomocy. Istotą tej imprezy było to, że każdy z mieszkańców mógł przejechać się na fotelu pasażera tym wspaniałym autem, a przy okazji pomóc tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Kierowcy w tej akcji startowali absolutnie charytatywnie, żeby pomóc. I przy okazji tej pomocy zorganizowano bardzo ładne pokazy. Dziękuję grupie Family Drift Team, czyli chłopakom Krzyśkowi, Tobiaszowi, Mikołajowi, Robertowi, Mariuszowi, Krystianowi i Pawłowi za zaproszenie na tą wspaniałą imprezę. Tak, bardzo się cieszę. Pomysł urodził się 3 lata temu, jako wiem, stanowisko wójta gminy Jedlin. Wspólnie tutaj z mieszkańcami, z chłopakami naszej gminy rozmawialiśmy, żeby zrobić event inny niż wszystkie w okolicy. Takiego eventu nie ma, było to Moto Picnic. Zbieramy pieniążki podczas drift taxi, gdzie mieszkańcy za każdy przejazd wrzucają do puszki pieniądze. W tym roku zbieramy pieniążki dla pana Piotra Fokta, mieszkańca naszej gminy, dokładnie z Woli Bierwieckiej. Będziemy zbierać pieniążki na protezy, ponieważ ma amputowane nogi powyżej kolan. No tak życie różne pisze scenariusze. Oj, istotnie, życie pisze różne scenariusze. Ale dobrze, że kiedy je napiszę, to są ludzie, którzy chcą pomóc. Takimi autami w pełnym pośnicku wyjeździli dużo pomocy, jak również pomogły motocykle. Motocykle na tym przednim kole. Nie da się ukryć, że takie motocyklowe sztuczki zawsze wszystkim sprawiają dużo przyjemności i dużo radości, bo to jest naprawdę bardzo trudne. A ta dziewczyna na wózku z tego fajnego Dodge'a zrobiła wspaniałą DJ-kę. Jest w tym naprawdę coś wspaniałego, żeby tak jeżdżąc BMW bokiem pomagać ludziom. Słuchajcie, moi drodzy, to jest nic innego jak Polski do Show. Tu jest oczywiście, moi drodzy, miejsce na auta wystawowe. Po mojej prawej, moi drodzy, są mega fajne fury, warto je zobaczyć.
Oj, było tam naprawdę co oglądać. Taka Vecta przerobiona na wersję Irmshell sprawiła wszystkim dużo radości. Wszystko wykonane bardzo dokładnie. Z fajnym radiem, w ogóle dużo grania. Obok bardzo ładna BMW, piątka stara, ale w świetnym stanie. I dla wielbicieli włoszczyzny taka piękna Alfa. 3-2 pod maską robi awanturę. A my z Camerą po tych pięknych autach wracamy na tor, na którym takimi ładnymi BMW-kami będą jeździć trochę bokiem. Taki wydech w serduszko sugeruje, że takim autem powinna jeździć kobieta. Teraz na koniec wszystkich chętnych, którym się ta impreza podoba, zapraszam na Jadara Family Drift 4 do Jedlińska w przyszłym roku.